pismo odnośnie ilości wydanych pozwoleń do powodu na ruch pieszych. Jeszcze raz. Nie wpłynęło takie pismo. Przepraszam, no dlaczego pan mówi, że jesteście w trakcie pozyskiwania informacji, jeżeli nie możecie pozyskać tych informacji? To się coś zaprzecza. Siła w narodzie. Widzę, że tutaj o wiele większa jest frekwencja niż u nas. Zobaczymy. Walczymy, wie pani, my tak naprawdę, jak to bardzo ładnie powiedział pan ze Stowarzyszenia Dolina Ciasnej, wybieramy między jednym koronawirusem, a drugim koronawirusem, można powiedzieć inaczej, między dżumą a cholerą. Trudno zadać pytanie, dlatego że każdy odpowiada, że to jeszcze nic nie wiadomo, no. A kiedy to będzie wiadomo, ale jesteśmy sprzeciwni dosłownie. Nie chcę usłyszeć, że to będzie przez moją działkę, powiem tak, krótko. Powiem, że ja jestem słabej wiary, bo do tej pory uczestniczyłem w trzech takich konsultacjach już. Ze strony kolei nie padają żadne konkrety. PKP Polskie Linie Kolejowe szukają najlepszego rozwiązania dla budowy północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku. Przypomnę, że ta inwestycja ma sprawić przede wszystkim skrócić czas podróży między Warszawą, Białymstokiem a Ełkiem. Dodatkowo ma także sprawić, że ruch towarowy będzie mógł ominąć centrum Białegostoku, a zatem mówimy tutaj o korzyściach zarówno dla pasażerów, jakże też dla ruchu towarowego. Spotykamy się na takich spotkaniach informacyjnych razem z mieszkańcami. Do tej pory odbyliśmy już część spotkań jeszcze w zeszłym roku. Teraz także spotykamy się na przełomie stycznia i lutego. Byliśmy już w Wasilkowie na spotkaniu, byliśmy na spotkaniu w Białymstoku, dzisiaj w Dobrzyniewie Dużym. I tutaj także będą prezentowane warianty, które zostały wypracowane po ostatnich spotkaniach. Przypomnę, łącznie to jest 5 wariantów, które powstały po tych spotkaniach jeszcze we wrześniu i w październiku zeszłego roku, kiedy odrzucone zostały przez stronę społeczną te warianty wtedy zaprezentowane. Także trwają prace nad analizą tych wariantów, które zostały przedstawione przez stronę społeczną, a zatem mówimy tutaj o 2 wariantach przedstawionych przez mieszkańców Dobrzyniewa Dużego oraz przez władze samorządowe Wasilkowa. Te oczywiście warianty będą musiały być bardzo skrupulatnie przez nas przeanalizowane, abyśmy mogli się na temat ich wypowiedzieć. Tak jak powiedziałem, nam zależy na znalezieniu rozwiązania, które zarówno będzie dobre z punktu widzenia mieszkańców, którzy zamieszkują te tereny, jak też i pasażerów oraz przewoźników. A zatem szukamy kompromisu i to dzisiejsze spotkanie jest także kolejnym wyrazem szukania tego dobrego rozwiązania. Będziemy walczyć, na pewno chcemy pokazać nasz punkt widzenia, na pewno chcemy zadać przedstawicielom PKP wiele pytań, które do nas wysyłali mieszkańcy, jak się okazuje wszyscy się mniej więcej tym samym interesują. Na pewno przedstawimy nasz wariant społeczny, na pewno będziemy starali się ustalić, czy tak naprawdę ta obwodnica ma w ogóle ekonomiczną rację bytu w takim przebiegu, w jakim ona jest proponowana. Jeden z przebiegów tego wariantu, cały wariant zdecydowanie jest mniej korzystny środowiskowo, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Natomiast warianty proponowane przez PKP, one także ingerują w obszary Natura 2000. Nasz wariant był opracowywany przede wszystkim pod kątem zminimalizowanego oddziaływania na mieszkańców jakiejkolwiek gminy. I jeden przebieg tego wariantu oddziaływuje może troszkę bardziej, natomiast jeden z nich to jest naprawdę oddziaływanie minimalne. Także no, wiąże się z dosyć trudnymi warunkami technicznymi, bo trzeba by było przejść przez stawy w Popielewie. Natomiast z punktu widzenia społecznego, naszym zdaniem jest to wariant optymalny. Ostatnia wersja, jaką widziałam w internecie, jaka jest przedstawiona przez PKP, przebiega przez moją miejscowość. Jest to otulina Puszczy Knyszyńskiej. Natura 2000, miejsce bardzo spokojne, ciche i nie chcielibyśmy, żeby akurat przy naszych domach, bardzo blisko zabudowań, przebiegała kolej. Wolelibyśmy, żeby jednak lasami państwowymi. Przecież koleje są państwowe, lasy też są państwowe. Mogłyby być i z dala od domów, od gospodarstw, nie byłoby tyle hałasu. Mamy nadzieję, że dojdziemy do
porozumienia? Są same ogólniki. Prezentowanych jest w tej chwili 10 projektów, z czego projekty od 6 do 10 przebiegają przez nasze wsie. Tych pierwszych 5 projektów kolej zastrzega się, że nie będzie dalej procedowała, ale też nie ma twardej deklaracji, że one zostały wycofane. Dzisiaj chcieliśmy posłuchać kolejnych informacji, bo ma być mowa o 3 kolejnych projektach, już społecznych tak zwanych, czyli prezentowanych przez Towarzystwo Dobrzyniewa Dużego i przez burmistrza Wasilkowa. Liczymy na to, że padną konkrety. Jeżeli my, oglądając projekt w zbliżeniu, widzimy, że droga czy ta kolej ma przebiegać przez nasze domostwa, przez nasze działki, w promieniu, powiedzmy sobie, 200 metrów od tej kolei praktycznie cała wieś jest objęta tym oddziaływaniem, prawda, na środowisko, no to ludzie niestety, a może bardzo dobrze, no będą bronili swojego stanowiska. Jesteśmy przeciwni. Tu była cisza, atmosfera taka, ja mieszkam w Zalesiu akurat, las, woda, wszystko i około mnie też prawdopodobnie, nie wiem czy domu nie rozwalą, będzie droga szła 19, czy jakaś tam, także bardzo przeciwna, idę wszędzie, żeby nie. Chciałabym to osobiście właśnie usłyszeć, co się tutaj dzieje, aczkolwiek nie mieszkam na tej działce, która dotyczy tutaj tego zgromadzenia, ale to jest moja działka, prawdopodobnie jest wariant, który będzie przebiegać przez tą działkę, może się tak zdarzyć, więc chcę usłyszeć, jak tutaj właśnie koleje państwowe podchodzą do tych spraw tutaj związanych właśnie z tą bocznicą, obwodnicą. Także no nie chciałabym, bo mam dzieci, które mogą się na tej działce jeszcze coś tam pobudować czy cokolwiek robić. No i to już wszystko zakłóci wszystkie plany, jakie mamy związane, no bo wiadomo, ktoś zawsze tam na tej działce coś może zrobić. Także nie chciałabym, żeby był hałas, żeby coś tam się działo z państwowych spraw, intymnie, rodzinnie. Także nie chcę tego wariantu, jeśli będzie on przebiegał przez naszą działkę. Mamy taką nadzieję, że się uda, ale czy tak będzie, to trudno powiedzieć. My jesteśmy w ogóle z Wólki Poduchownej, jesteśmy już po konsultacjach w Wasilkowie. Tam to był po prostu niewypał, bo PKP nie potrafiło przedstawić nam nic konkretnego. Także nie wiem. Czekamy na jakieś inne informacje dzisiaj. Może będą aktualniejsze mapy. Pierwsze projekty, warianty map były zrobione na mapach z lat 80. Więc całe osiedla po prostu nie były ujęte. No u nas może mniej, bo to są mniejsze miejscowości, ale w Dobrzyniewie całe osiedla. U nas zresztą też jest już wydane pozwolenie i zaczęta budowa 63 domów. Deweloper dostał pozwolenie na budowę, zaczął już jeden dom, jest ukończony. Reszta jest działek sprzedanych w budowie. No to jest niepoważne trochę, żeby wydawać pieniądze w sumie nasze wspólne z podatków, bo podobno 1,5 miliona już zostało wydane na warianty, które no niczemu nie służą, bo już są pierwsze 5 wariantów zostało odrzuconych. No będziemy walczyli po prostu, bo nie może być tak, że dorobek całego naszego życia po prostu pójdzie na marne. Ja się przeprowadziłam z Białegostoku, żeby mieszkać na wsi. Kolej ma przebiegać 50 metrów od mojej działki. No więc w jaki sposób ja mam żyć? Żadne ekrany tutaj nie pomogą i cała wieś nasza leży właśnie, wiadukt ma przebiegać właśnie na całej długości naszej wsi, także górą pójdzie hałas, cała wieś będzie do likwidacji po prostu, no zrujnowana. Te nasze warianty społeczne idą po prostu przez lasy i nie trzeba będzie wyburzać albo prawie no, żadnego domu, nie wiem, bo nie mamy też takich najbardziej aktualnych map, ale ewentualnie jakieś domki letniskowe czy niewielką ilość, nie tak jak tutaj, gdzie przebiega przez wszystkie po prostu wsie, przez środek. Wszystkie mapy, które są wykorzystywane w tych prezentacjach, które
są przedstawiane mieszkańcom, bazują na aktualnych mapach z Głównego Urzędu Kartografii i Geodezji, a zatem te mapy, które są tutaj przedstawione, one są najnowszymi mapami, które są oficjalnie dostępne. Myślę, że czekamy na nowe propozycje ze strony PKP. Nie wiem, czy przemyśleli warianty przedstawione przez gminę Dobrzyniewo na spotkaniu w Wasilkowie. Nasz burmistrz, burmistrz Wasilkowa, również wystąpił z, wydaje nam się, godnym uwagi wariantem, tyle że dotyczącym gminy Wasilków. Natomiast gmina Dobrzyniewo powinna się też nad tym zastanowić, tyle że po terenie swojej gminy poprowadzić w ten sposób, żeby to nie kolidowało z interesami mieszkańców. Troszeczkę się PKP myli w zeznaniach. W jednym momencie mówi, że wyprowadza ruch ciężarowy z Białegostoku, to jednak nie ma co się ukrywać. Dużo jest towarów niebezpiecznych, a u nas 80 metrów do 100 metrów przy domach biegnie ta linia kolejowa. Najprawdopodobniej będzie na nasypie. W wariancie przez Wólkę Poduchowną jest taka sytuacja, że jest olbrzymi łuk. Jak pociąg o takiej masie z prędkością 200 km może z towarami niebezpiecznymi po łuku przejeżdżać obok zabudowy mieszkalnej? Przede wszystkim należy pamiętać, że te spotkania, które teraz są organizowane, one także mają taki element ankiety. To znaczy każdy, który przyjdzie na to spotkanie, może wypełnić ankietę i swoim zdaniem podzielić się razem z nami i my wszystkie te ankiety będziemy analizować. A zatem dzisiaj jeszcze za wcześnie jest mówić tak naprawdę o tych wyrazach, które zostały już wcześniej przekazane przez mieszkańców uczestniczących w tych spotkaniach. My oczywiście wszystkie te ankiety bardzo wnikliwie analizujemy i te dzisiaj przedstawione warianty, one także są wyrazem tych wszystkich głosów, które do nas dotarły po tych zeszłorocznych spotkaniach. A zatem liczymy na to, że także teraz będziemy mogli merytorycznie rozmawiać na temat inwestycji, która ma na celu usprawnić ruch towarowy i pasażerski. Teraz my nie mamy nic do stracenia, tak? U nas już nie może być gorzej. Nasza gmina jest z każdej strony poprzecinana. S19, S16, Rail Baltica, obwodnicą. Tak więc my tak naprawdę za wiele do stracenia nie mamy, możemy tylko zyskać. A widać, że determinacja i zjednoczenie wśród mieszkańców naszej gminy i gminy Wasilkowej jest naprawdę bardzo duże.